Jakieś kłopoty? Do diabła, nie wiem, gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Chwila, ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały. Jeszcze w Górniczej Dolinie. Nazywasz się Kavalorn, tak? A, nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Dokąd idziesz? Z powrotem do Górniczej Doliny. Naprawdę? Szkoda, że nie mogę z tobą iść, ale muszę załatwić kilka spraw. Jeżeli dostaniesz się do Górniczej Doliny, sprawdź, czy moja chata jeszcze stoi, dobrze? Pewnego dnia chciałbym tam wrócić. Masz na sobie interesujący pancerz. Nie należysz już do cieni? Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy opuścić Górniczą Dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla magów wody. Jestem członkiem wodnego kręgu. Co tu robisz? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle by mnie tu nie było. Powiedz mi coś więcej o wodnym kręgu. Nie wolno mi o tym mówić. Mogę cię jedynie wysłać do Watrasa. On reprezentuje magów wody w Korinis. Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiasz. Powiedz, że ja cię przysłałem. Może pozwoli ci wstąpić do kręgu. Bardzo potrzeba nam dobrych ludzi. Czy ty i twoi ludzie nie byliście czasem przeciwnikami magów wody? Szalona przeszłość jest już za nami. Nie ma już nowego ani starego obozu. A teraz, gdy nie ma już kolonii karnej, każdy odpowiada za siebie. Większość z nas, byłych więźniów, nie została uniewinniona. Magowie wody zdołali uzyskać dla mnie ułaskawienie i mogę teraz poruszać się swobodnie. Co porabiają teraz magowie wody? Mają wielki plan. Chodzi o niezbadaną część wyspy. Niezbadaną część? Gdzie ona jest? Nie mogę ci powiedzieć nic więcej. Porozmawiaj z Watrasem w Korinis. O co chodzi z tymi bandytami? Przespałeś cały ostatni tydzień? Mówi o tych szczurach z kolonii karnej. Rozleźli się po całej okolicy. Łupią i mordują. Cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostałem w czaszkę. Nie wiem, jak mam teraz odzyskać swoje rzeczy. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Tak. Ogłuszyli mnie i zostawili jako żarcie dla goblinów. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Muszę je odzyskać. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Ta tchórzliwa hałastra bandytów. Mogę ci pomóc z tymi bandytami? Może, ale sądząc po twoim mizernym wyglądzie, mogę powiedzieć, że od tygodni nie miałeś w rękach prawdziwego miecza. No cóż, muszę chyba przyjąć twoją ofertę. Nie mam zbyt wiele czasu. Dobra, słuchaj. W dole tej ścieżki jest jedna z tych brudnych dziur, w których ukrywają się bandyci. To te łotry ukradły moje rzeczy. Daj znać, gdy będziesz gotów. Ruszymy za tymi szczurami. Potrzebuję lepszego sprzętu. Te świnie nie zostawiły mi zbyt wiele. Mogę ci dać nóż na wilki. Wystarczy? Tak, nóż będzie dobry. A co z leczeniem? Zostały mi dwie mikstury uzdrawiające. Chcesz? Pewnie. Wezmę je. Chodźmy zabić tych gnojków. Dobra. Tylko mnie osłaniaj, jasne? A teraz czeka ich paskudna niespodzianka. Doigrałeś się. Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku! Biedaku, nawet złota nie masz. Zaopiekuję się twoją bronią.
Wykończę cię! Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku! No to załatwione. Mogli ze mną nie zaczynać. Przynajmniej mogę wykonać zadanie. I tak zmarnowałem już zbyt wiele czasu. Jakie zadanie? Muszę się dostać do miasta, a później... nie wiem tylko, jak mam zdążyć. A co ze mną? Czemu nie? Mógłbyś zanieść list do miasta. Dzięki temu będę miał czas, żeby pozbierać sprzęt. Jeden z tych bandytów powinien mieć list w kieszeni. Zanieś go do miasta i oddaj magowi kręgu wody, Watrasowi. Znajdziesz go w świątyni Adanosa. Naucza tam całymi dniami. Powiedz mu, że nie zdążyłem na czas. A gdyby cię zapytał, gdzie jestem, powiedz, że w drodze na miejsce spotkania. Dobrze? A jeszcze jedno. Kup sobie od jakiegoś wieśniaka porządne ubranie. Inaczej wezmą cię za bandytę. Masz. Tu jest parę monet. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie. Przecież wiesz. Oj, chłopie, nieźle cię przegonili. Niczego nie pamiętasz, prawda?
Wędrowcze, widziałem, jak wyszedłeś z pomiędzy gór. Ciesz się, że nie przyszedłeś tutaj 3 tygodnie temu. A wzięlibyśmy cię za zbiegłego więźnia, a wtedy szybko byśmy się z tobą rozprawili. Wyglądasz na wykończonego. Czego tu szukasz? W górach zostałem zaatakowany przez bandytów. Te przeklęte śmiecie! To pewnie ci sami, którzy ostatniej nocy ukradli nam owce. Miałeś niesamowite szczęście. Rzadko kto uchodzi z życiem. Bandyci nie będą już was więcej niepokoić. Czemu? Nie żyją? Zadarli z niewłaściwą osobą. Chwała Inosowi! Proszę, przyjmij ten skromny dar. Opowiem o tym pozostałym. Podróżuję do miasta. Przy twoim wyglądzie będziesz musiał przekupić strażników, jeśli chcesz, żeby cię wpuścili. Musisz wiedzieć, co chcą usłyszeć. A co to takiego? Możesz im na przykład powiedzieć, że przychodzisz z farmy Lobarta i chcesz się dostać do kowala. Chociaż to raczej nie zadziała. Nie wyglądasz na chłopa. Rozumiem. Potrzebuję lepszego wyposażenia. Mogę ci powiedzieć od razu, że nie mamy nic do oddania. Jeśli cię na to stać, możesz coś kupić od Lobarta. Możesz też zapytać go, czy znajdzie dla ciebie jakąś pracę. Gdzie znajdę Lobarta? Jest gdzieś na farmie, to chyba oczywiste. W końcu to jego własność. Tylko nie próbuj z nim zadzierać. Niejednego już pobił i wyrzucił ze swojego podwórka. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Dobra robota! Jedna bestia mniej! Czemu wkroczyłeś na mój teren? Po czyjej ty jesteś stronie? Popierasz zbuntowanych farmerów czy króla? Nie rozumiem. Co? Lepiej ze mną nie zadzieraj, chłopcze. Chcę, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. No więc, po czyjej jesteś stronie? Jestem za farmerami. Ha! Ten przeklęty podżegacz Onar ściągnie na nas wszystkich nieszczęście. Jak sądzisz, czy paladyni będą się temu wszystkiemu przyglądać w nieskończoność? Po tym, co zrobił Onar, w całym mieście aż zawrzało. Co się tu dzieje? Pytasz, co się dzieje? Chłopie, skąd ty się urwałeś? Jesteśmy w przededniu wojny domowej. Do tej pory farmerzy traktowali czynsz jako sprawiedliwie naliczany podatek. Jednak odkąd w mieście pojawili się paladyni, coraz częściej odwiedzają nas strażnicy. Kawałek po kawałku rozkradając nasz dobytek. Jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce nic nam już nie pozostanie. Niektórzy farmerzy zaczynają się buntować. Pierwszy był Onar. Powiedz mi coś więcej o tym Onarze. Onar jest właścicielem największej farmy w okolicy. Całkowicie zerwał kontakty z miastem. Podobno zatrudnił najemników, aby nie dopuszczali straży do jego posiadłości. Trudno się zresztą temu dziwić. W każdym razie to zadziałało. Żaden strażnik miejski nie śmie postawić stopy na jego terenach. Kim są ci najemnicy zatrudnieni przez Onara? Nie wiem o nich zbyt wiele. Prawdopodobnie większość z nich to byli więźniowie z kolonii.
Wszyscy wiemy, czego się po nich można spodziewać. A co z tobą? Po której jesteś stronie? Chłopów czy króla? Mieszkam zbyt blisko miasta, żeby mieć jakikolwiek wybór. Ale cieszę się z tego, to byłaby bardzo trudna decyzja. Król zabiera nam wszystko, co mamy. Z kolei Onar szczuje swoimi najemnikami każdego, kto nie chce się do niego przyłączyć. Dlatego większość farmerów wciąż nie może się jeszcze zdecydować. Jednak wcześniej czy później będą musieli opowiedzieć się po którejś ze stron. Szukam pracy. Jeśli chcesz, możesz u mnie pracować. Możesz pracować w polu albo znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Roboty na farmie nigdy nie brakuje. Mogę ci zapłacić albo, jeśli wolisz, dostaniesz ode mnie porządne ubranie. Te rzeczy są trochę warte. Nie mogę ci ich tak po prostu oddać. Jednak jeśli zgodzisz się dla mnie pracować, sprzedam ci je po niższej cenie. Na twoim miejscu wziąłbym ubranie. Trzeba zebrać rzepę z tego małego poletka przy stodole. Dobrze. Więc pośpiesz się, zanim zmienię zdanie. Potrzebne mi jakieś ubranie. Mogę ci dać czyste ubranie robocze. Jeśli mi za nie zapłacisz. Ile chcesz za to ubranie? Zastanówmy się. Malet mówi, że przepędziłeś bandytów. Mieliśmy przez nich całą masę problemów. Dziękuję ci. 60 sztuk złota. To wciąż za dużo. Proszę bardzo. Oto twoja rzepa. Widzisz? Jednak jest z ciebie jakiś pożytek. Zanieś je mojej żonie i powiedz, żeby je ugotowała. Co z moją zapłatą? Mogę ci dać 5 sztuk złota. Albo sprzedać ubranie po niższej cenie. Co wybierasz? Sprzedaj mi ubranie po niższej cenie. Dobrze. Obniżę cenę o 10 monet. Hej, ty! Mam tu dla ciebie kilka rzep. Świetnie. To powinno wystarczyć do nakarmienia tych wszystkich głodomorów. Skoro już tu jesteś, kilka minut temu przechodził tędy wędrowny handlarz. Chyba zatrzymał się gdzieś po drodze do miasta. Znajdź go i zapytaj, czy nie ma dla mnie jakiejś porządnej patelni. Daj mi złoto, a znajdę tego handlarza. Chyba mogę ci zaufać. Tylko nie wydaj wszystkiego na gorzałe, słyszysz? Czy możesz mi dać coś do jedzenia? Jutro możesz wrócić po więcej. Jak idzie praca? Jak zwykle. Roboty coraz więcej, pieniędzy coraz mniej. Jak źle pójdzie, to jutro napadną nas orkowie i spalą naszą farmę. Królewscy paladyni zajęli niemal całe miasto.
ale jakoś wątpię, żeby chciało im się ruszyć tyłki i ochronić nas przed orkami. Mogę ci jakoś pomóc? Szukam pracy. Znasz się na pracy w polu? A na czym tu się znać? W takim razie już ci chyba podziękuję. Jeśli chcesz się zatrudnić u Lobarda, jako zwykły robotnik, to ostrzegam. Ludziom takim jak ty płaci naprawdę marnie. Obiecał, że sprzeda mi tanio czyste ubranie, jeśli pomogę na farmie. Nie mam dla ciebie pracy, ale możesz przynieść mnie i chłopakom coś do picia. Przynieś no flaszkę wina, a powiem Lobartowi, żeś się świetnie spisał. Oto twoje wino. Wolę nie pytać, jak je zdobyłeś. A kogóż to obchodzi? Tak czy inaczej, dzięki. Postaram się, by Lobart usłyszał o tobie same dobre rzeczy. Ruszam w stronę miasta. I? Czy możesz mi powiedzieć coś ciekawego na temat miasta? Nie, ale Malet zagląda tam od czasu do czasu. Może on coś wie, to znaczy coś, co by cię zainteresowało. Jakieś ciekawe nowiny? Przysiągłbym, żem 2 dni temu widział orka na skraju lasu. Od tego czasu podczas snu staram się mieć choć jedno oko otwarte. Psst! Hej, ty! Podejdź no na chwilkę. O co chodzi? Idziesz do miasta? Pewnie w ważnych interesach. Słuchaj, wyglądasz na bystrego gościa. Jestem pewien, że daleko zajdziesz. Od razu widać, że nie dasz się łatwo nabrać. Może chciałbyś dorobić sobie trochę na boku, co? Dlaczego nie? Wybacz staremu wilkowi morskiemu. Jestem po raz pierwszy w tej okolicy i nie znam panujących tu zwyczajów. Na własnej skórze przekonałem się, że podróżni z dalekich stron nie są mile widziani w tym portowym mieście. A teraz jestem całkiem zagubiony. Nie wiem, jak dostać się do miasta. Mam do załatwienia w mieście niezwykle ważne interesy, a moi klienci nie tolerują opóźnień, że tak powiem. Pomógłbyś mi przedostać się przez posterunek Straży Miejskiej, co? Jeśli chodzi o strażników... Tak? Masz jakiś pomysł? Do miasta mogą wejść zbieracze ziół. Co? Czy ja wyglądam, jakbym hasał po lesie, zbierając kwiatki? A może spróbujesz łapówki? Tak, gdyby to mogło się udać, już pewnie bym spróbował. Będę musiał o tym pomyśleć. Dobra, ale niech to nie trwa za długo. Nie mam czasu do stracenia. Kogo my tu mamy? Idziesz do miasta. Mam rację? Może. Wyglądasz na zbiega. Wszyscy zbiegowie kierują się do miasta. Może nawet jesteś byłym skazańcem z kopalni. Nie obchodzi mnie, skąd przyszedłeś. Wydaje mi się jednak, że mam dla ciebie interesującą ofertę. Co chcesz mi zaproponować? Z takim wyglądem strażnicy nigdy nie wpuszczą cię do miasta. Mogę ci pomóc dostać się do miasta. Mam tu taki mały kawałek papieru. Jest na nim królewska pieczęć i podpis gubernatora. To Glade. Mając ten papier w kieszeni, możesz się pętać, gdzie ci się tam podoba, a strażnicy nie będą cię niepokoić. Zainteresowany? Co chcesz w zamian? Wiedziałem, że jesteś odpowiednim człowiekiem. Posłuchaj, dostaniesz ode mnie ten Glade. Tak po prostu?
Jeśli jednak spotkamy się w mieście, to jesteś mi winien przysługę. Umowa stoi? Pewnie. Dawaj ten papier. Masz. Uważaj na niego. Jest bardzo cenny. I jeszcze jedno. Nawet nie myśl o złamaniu danego słowa. Jako kupiec mam spore wpływy w mieście. Nie skończyłoby się to dla ciebie za dobrze. Wierz mi. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Wybierz sobie. Muszę iść. Jak sobie chcesz. Hej! Oto twoja patelnia. Dobrze, wypróbujmy ją. Hej! Ile chcesz za to ubranie? Zastanówmy się. Pracowałeś dla mnie w polu, pomogłeś mojej żonie, Wino mówi, że jesteś dla niego nieocenioną pomocą. A to już o czymś świadczy. Nieczęsto zdarza mu się chwalić pracowników. Malet mówi, że przepędziłeś bandytów. Mieliśmy przez nich całą masę problemów. Dziękuję ci. 30 sztuk złota. Cena nie zmaleje. Daj mi to ubranie. W moim domu stoi kufer, w którym zamknięte są czyste ubrania. Żeby tylko ci nie przyszło do głowy wziąć sobie coś jeszcze. On myśli, że to takie łatwe. Ścieżka czego jej już nie powiem?
Stać! Jesteś jednym z pomocników z farmy Lobarta? Nigdy cię tu nie widziałem. Od niedawna pracuję dla Lobarta. Co sprowadza cię do miasta? Mam tu zioła dla alchemika Konstantina. Ach, tak. W takim razie pokaż mi, co przynosisz. Tak. Wygląda w porządku. Dobra, wchodź. Tylko żadnych burt. Rozumiemy się? Jeśli chodzi o strażników... Ta? Masz jakiś pomysł? Mam przepustkę do miasta. Oczywiście. Po prostu będę udawać mieszkańca tego pięknego miasta. Przyjrzyj mi się uważnie, chłopcze. Nabrałby się na to chyba tylko ślepiec. Powinni cię wpuścić, jeśli założysz ten strój rolnika. Tego mi właśnie trzeba. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Nikt na mnie nie zwróci uwagi, jeśli przebiorę się za wsiowego głupka. Doskonale. Dobrze się spisałeś. Oto obiecana zapłata. Co? Nędzne 50 złotych monet? Chyba żartujesz. Złoto to nie wszystko, przyjacielu. Niech ci to na razie wystarczy. Mam przeczucie, że wkrótce się spotkamy. I kto wie? Mogę być wtedy bardziej szczodry. Trzymaj się.